W naszym życiu wiary potrzebujemy ciągle wysiłku, a ciągle poznawać również tę prawdę, którą Bóg daje nam, którą zawarł chociażby w Słowie, zawarł w życiu, w historii naszej wspólnoty, Kościoła, także życia oazowego. Człowiek powinien w swoich planach być dalekosiężny. Tak oto mądrość ewangeliczna, chociaż często ludziom tego świata wydaje się niezrozumiałą, jest najwyższą mądrością, bo ma swoje źródło w Bogu i do Boga prowadzi. I można powiedzieć, że właśnie ta mądrość ewangeliczna zarzuca do tablicy na wieczności. Żadna inna mądrość tego świata tego nie robi. To mądrość ewangeliczna zarzuca odrzucone, co jest małe, co jest słabe. Tak jak i w Betlejem. Później, po przyjściu Jezusa stało się stadem. Dzisiaj ono jest wspominane nie tylko w kolędach, ale w całej teologii. Dzisiaj jest znane dla pielgrzymów. Dzisiaj Betlejem zna cały świat. Prawda rozjaśnia i nasze życie. Jesteśmy słabi, ale kiedy rodzi się w nas Chrystus, kiedy On przychodzi w to miejsce, kiedy Mu na to pozwalamy, stajemy się wielcy Jego mocą. Bóg nie powołał herosów, ludzi nieskazitelnych. Kiedy popatrzymy, kto towarzyszył Jezusowi w Jego wędrówce i kogo On powołał, najczęściej byli to tak po ludzku, w takiej ludzkiej ocenie, wówczas w ocenie uczonych w piśmie, w ocenie faryzeuszów czy wielkich tego ówczesnego świata, byli złodzieje, cudzołożnicy, grzesznicy. Szli oni drogą wiary, bo doświadczyli, jak wiele otrzymali, choć na to nie zasługiwali. Dziś świat wzywa nas do wielkości swoją mocą, pozycją. Słowo zachęca nas bardzo często do tego rozgłosu nawet kosztem krzywdy, nawet kosztem nieprawdy głoszonej, czy obniżania czyjejś wartości, czyjejś godności, przezywania się. Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli
z prawdziwą miłością sprawiło, że Paweł chce współpracować z łaską też dla innych. I to było motywacją jego ogromnego działania apostolskiego, jego ogromnego wysiłku, jaki wkładał, przemierzając w poszczególnych pielgrzymkach, w poszczególnych tych trasach, które naznaczone były jego dni, na te dole i niedole. I nawet jeśli go spotykało niezrozumienie i prześladowanie, nie zniechęcał się, ale szedł dalej. I potrzeba nam na dziś wspólnie na nowo odkryć w sobie radość powołania bycia apostołami. Po tym doświadczeniu spotkania Jezusa nie tylko na oazie, ale w naszym życiu, to mamy być dalej apostołami. I to wpisuje się mocno w tematykę tej pracy, która jest przed nami także. Pracy w ruchu, którą są słowa tu już przytoczone. Prawda, krzyż, wyzwolenie. Sensem tych rekolekcji, które przeżywaliście, całej formacji, którą podejmujecie, to doświadczenie i prawdy o Bogu i tej prawdy, która najpełniej wyraża się w tajemnicy krzyża miłości służebnej, która prowadzi do wyzwolenia i przemiany. Ale oczywiście te drogi wyzwolenia i przemiany są bardzo różne i każdy z nas jest indywidualnością i inaczej przeżywa tę właśnie drogę. Bardzo proszę wszystkich, abyście nie pozwolili, by w waszych sercach rozgościło się to światowe kłamstwo mówiące, że Bóg pozbawia, że Bóg ogranicza, że Bóg zniewala, jest tyranem, bo pozbawia mnie wolności, bo tak naprawdę ja jestem człowiekiem, ja jestem kimś, ja jestem wolny. Jest bardzo niebezpieczne. Jego największą radością jest moment, gdy pozwalacie, aby Jego miłość uczyniła waszą codzienność cudem. W trakcie niedawnych spotkań z katechetami pozwoliłem sobie zacytować fragment świadectwa 18-letniej uczestniczki tegorocznych rekolekcji wakacyjnych. I muszę powiedzieć, że ujęło mnie to taką szczerością, ale i prostotą, pokazującą prawdę, że Bóg w 21 roku, trzeciego tysiąclecia, w te wakacje, można powiedzieć, dzisiaj, w ten wrześniowy czas, Bóg działa. I pozwólcie, że przywołam te słowa Jego świadectwo. Właśnie wróciłem ze swojej pierwszej oazy. Przed nią przez pół roku nie doświadczałam Boga. Odsunęłam się od Niego, a modlitwa czy kościół były dla mnie zupełnie czymś obcym. Kiedy dostałam propozycję wyjazdu na oazę, miałam mieszane uczucia. Chciałam pojechać, bo miałam nadzieję, że naprawię swoją relację z Panem Bogiem, ale z drugiej strony myślałam, że jest to bezsensowne, że nie przyda mi się to i że tylko zmarnuję czas. Przez pierwsze momenty nie czułam, że to jest to. Bałam się odezwać, nie potrafiłam się dobrze pomodlić. Drugi dzień oazy zmienił wszystko. Był to wieczór z galerią grzechów, przez który uświadomiłam sobie, że Bóg mnie kocha i te wszystkie grzechy nie zmieniają mojego obrazu w Jego oczach. Dzień to przeżyłam bardzo. W ten dzień przeżyłam oczyszczającą spowiedź, która była kolejnym dużym krokiem do Pana. Poznałam także niesamowitych ludzi, którzy pokazywali mi, że nie jestem sama. Pan Bóg połączył nasze ręce i stworzyliśmy cudowną wspólnotę. Duch Święty tak bardzo we mnie zadziałał, że z zamkniętej, nie mającej nadziei osoby stałam się otwarta i radosna. Znowu złapałam Pana Jezusa za rękę. Znowu idę tą dobrą ścieżką. Odrodziłam się na nowo w Jezusie. Z Nim, bo On może Cię zmienić i uszczęśliwić, ale musisz zostawić szczelinę, aby wszedł do Twojego serca.
nam świadectwo pokazujące, że Pan Bóg również dzisiaj działa. I jeśli Mu na to pozwolimy, jeśli Go zaprosimy, jeśli się otworzymy, to On działa. Na fanpage'u diakonii ewangelizacyjnej widziałem wiele świadectw, dłuższych i krótszych. I to, co w nich najpiękniejsze, to fakt, że są wasze. Że po tej łasie dzielicie się. Że tak, mam takie nie tylko przeświadczenie, ale przekonanie, że one są szczere. I chcę za te świadectwa wypowiadane i te zapisane bardzo wam serdecznie podziękować. Dziękuję, że ciągle dajecie nie tylko szansę Bogu, Kościołowi, ale przede wszystkim sobie. Kiedy dziś czytamy ten fragment listu, to właśnie ta współpraca z Jezusem jest bardzo ważna. Ze zdumieniem czyta się też Dzieje Apostolskie, kiedy wielu przyjmowało wiarę, widząc i słysząc, jak żyli pierwsi chrześcijanie. Nie było radia, nie było telewizji, ale było żywe słowo, było to słowo dzielone. Były gesty miłości, troski wzajemnej. I to jest możliwe i dziś, bo my tylko siejemy, ale tym, który daje wzrost, jest właśnie Bóg, a On jest miłością. Ewangelia dzisiejsza pięknie wpisuje się w rok świętego Józefa, który ciągle przeżywamy z pragnienia papieża Franciszka. Święty Mateusz daje nam opis zwiastowania, które Józef przeżywa w rzeczywistości takiej, która go przerasta. Pokazuje swoim życiem, w jaki sposób i my możemy wchodzić w nowość i zmienność świata. Zauważmy, że świat ciągle się zmienia i to bardzo dynamicznie. A jako chrześcijanie powinniśmy w tym też uczestniczyć, będąc wiernymi Chrystusowi. Bardzo mocno rozbrzmiewają we mnie słowa, które usłyszałem w trakcie synodu młodych, który przeżywaliśmy w naszej diecezji, gdy wasi rówieśnicy dzielili się, że tym, co często jest najtrudniejsze w przeżywaniu wiary w naszych parafiach, ale także i w małych grupach oazowych, w kręgach rodzin, jest brak odwagi. Brak odwagi, by często wyjść przed szereg, by spróbować, by zaryzykować. Zobaczmy jednak w tym dzisiejszym słowie, że tam, gdzie Józef akceptuje swoje życie i przerastającą go codzienność, tam pierwszym darem, który otrzymuje, jest dar męstwa. Duch Święty daje nam nieustannie moc serca, męstwo, z którym możemy wkraczać w każdy dzień w nasze relacje. I dzisiaj, jak Józef, tak i anioł do nas, tutaj w Rogitnie, jak Józef usłyszał, tak my dzisiaj powinniśmy usłyszeć. I niech każdy wstawi swoje imię. Pomyślmy o tym. Wstawmy swoje imię. Te słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Józefie, synu Dawida, nie bój się. Anno, córko Marii, nie bój się. Krzysztofie, synu Grzegorza, nie bój się. I byśmy mogli tak wiele wymieniać, ale nie bójmy się. U progu kolejnego roku formacji Bóg wypowiada przed nami właśnie te słowa. Nie bój się. I pandemia, i ten świat ze swoją brutalnością, ze swoim brakiem serca. I ten pościg, pogoń za zyskiem. Ale ty się nie bój. Bóg zawsze potrafi na drodze wiary ukazać nam jakiś ukryty sens. Potrafi wyprowadzić dobro nawet z tego doświadczenia, trudności, które wpisane jest w nasze życie. Możemy, jak Józef, wejść z odwagą w ten trud tylko z jednego powodu. Bóg jest ze mną. Bardzo pomocne w tym trwaniu przy Bogu jest Słowo Boże. Zachęcam do czytania osobistego, ale cieszę się, że są wśród nas tacy,
którzy podjęli wysiłek, aby przekazywać to Słowo Boże, lekturę tego Słowa innym. Cieszę się obecnością tutaj kandydatów na lekturę. Wiara daje nam tę moc, by iść dalej, by z każdej trudności wydobyć z siebie nowe możliwości i w nasze usta, serca i ręce Bóg ciągle powierza swojego Syna, bo nam ufa i wie, że także możemy wnieść wiele w rzeczywistość, w której nas zapragnął. A to, gdzie jesteśmy, to, kim jesteśmy, nie jest dziełem przypadku. Jeszcze raz.